Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z naszej cudownej, przemiłej, przepięknej w sumie, naprawdę bardzo słodkiej gry Far Changing Tides. No i co, skończyliśmy ostatnio w tym miejscu, czyli... przeskoczy tędy? Nie. Ach, boże, człowiek zamotany, no. Pyk, pyk. Proszę, jaka piękna. Jakaś taka metropolia z pozostałości świata. Przynajmniej tak wygląda. Ale chyba jesteśmy tu pierwsi, skoro nikt jej wcześniej nie wyciągnął na powierzchnię. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko pytanie, co teraz? Co dalej? No tak, to tylko potwierdza to, że tutaj chyba mieli zawitać ludzie. Ale coś nie wyszło. Coś się nie udało. I to co, chyba mamy stąd uciekać, skoro tutaj nikogo nie ma, bo tak mi się wydaje, że naszym zadaniem to jest znaleźć kogoś żywego. Teraz tak, to tutaj już kiedyś widzieliśmy, tyle że pod wodą mamy to przesunąć, tak mi się przynajmniej wydaje. A skoro wieje, to pewnie sposobem będzie rozwinięcie żagli. Oby. Tak jest. Uda się, czy się nie uda? Uda. No dobrze, spróbujmy. Rozpędzić ten nasz stateczek. Mam nadzieję tylko, że w nic nie uderzymy. Nie! I zgasiłam w piecu. Można?
coś jest przed nami. Oj, żagiel. No coś tu się kopci, tylko co? Nie wiem. Jest, mamy to. Nie wiem, czy zdążyłam, chyba nie, co? Nie, mamy to palacza. Wiem, że coś było pod nami, no ale trudno. Bo mamy wystarczające zapasy, zajrzyjmy tam. No coś tu mamy, proszę bardzo. O! Nic nie widzę. Chyba się zatrzymaliśmy, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Nie wiem, czy my mamy uszkodzenie z przodu, czy... Chyba nie. Kurde, nie to, nie to. Teraz bym chciała w piecu zgasić. O. Niech się nie pali. Do końca. Teraz co my mamy tu zrobić, słuchajcie? Dwie rzeczy są pod nami. To i tak musimy zanurkować, sprawdzić co to jest. Oj, tu jeszcze coś leży, nie schowane, nie przypięte do niczego. Okej, okay, ale to wygląda na to, że tu nic nie ma. Nie. Z tym to może będziemy musieli coś zrobić. Dobra, wygląda na to, że będziemy musieli zanurkować. To chyba jest za głęboko, tak mi się wydaje. I tu nic nie ma. Nie ma też światełka. Chyba po prostu mamy zanurkować. Może nam wskazuje jakieś przeszkody? No tu jest kompletnie
Nic. Tu już jest za daleko. Dobra, to tak, musiałam chwilę pomyśleć. Musimy schować żagle, skoro mamy nurkować. Pyk. Pompa. Tu. Idziemy? Idziemy. Tylko teraz pytanie, jak bardzo mamy zanurkować. Nie. Czekajcie, sprawdźmy to. Tu jeszcze nie, jeszcze na dół. To chyba między to będziemy musieli się wpasować. Tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Może jeszcze niżej. Chyba starczy, co? No i zobaczcie, pokazuje z lewej. Co to? A no są przedmioty, jak ja ich nie widziałam. Mamy fantę. Dobra, ciebie jeszcze też stąd wyciągniemy, bo nie wiem, co tu robisz. Okej. Okay. Jeszcze ten jeden. A jesteśmy napakowani fest, nie? Jak pudzian. Pyk. Okej, okay. I teraz chyba powinniśmy powoli. Coś jest przed nami jeszcze. Powoli powinniśmy do przodu ruszyć. Tak na jedyneczce. Nie wiem, czy trochę do góry nie musimy się podnieść. Tak tyci, tyci. Tyci, tyci trochę jeszcze. Same przeszkody tutaj. Tu góry! A tu mamy zaparkować. Nie, kurde, odwrotnie! I teraz jeszcze będzie trzeba wstecz zrobić, nie? Shit. Nie trafiło. Czekajcie, może nam się jeszcze uda zahaczyć bez odpalania. Mistrzu, dziękuję.
O nie. Kurde, niedobrze. To teraz mamy taką trochę drogę bez powrotu. Ale patrzcie, co jest tam u góry. Zestaw naprawczy. A ty jesteś czym? Pompa. Chyba mamy ustabilizować tutaj to pomieszczenie. Tak jest. Tyle starczy? Jak się puszczało pompę? Puść to! Ach, dobra, bo podeszłam za blisko. Nie mam pojęcia, jak to teraz odczepić. Dobra, nie będzie sobie taki już, no. Tu jest niby okej. Okay. A, dobra. Jakiś guzik nam wyskoczył. To tu mieliśmy zrobić. To działa jak sejsmograf. Dobra, już widzę, w czym będzie problem. Ciebie nie chcę, ty mi jesteś potrzebny. No nie. Ej, no nie. Ej, no i co? I on sobie tak popłynął? Ja pierdziu. Nie odpływaj bez nas. Gdzie on jest? Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Zobaczcie, jaki tam jest dół. Nie mówcie, że nas statek tam popłynął.
Gdzie jest nasz statek? Ja biorę ze sobą ten zestaw naprawczy, może się przyda. A czemu tak powoli szedł? Nie mówcie, że to był jakiś płacz nad statkiem, że go stracił. Ja się czuję teraz jak, nie pamiętam jak on się nazywał, z niekończącej się opowieści. Atreus? Atreo? Jak mu koń utopił się na bagnie? Z jak mi ten statek zabrali teraz tutaj? Nie wierzę. Nie wierzę. Ej, no wygląda tak jak ten statek był tutaj gdzieś pod nami. Zaraz go miniemy. No bez jaj. Ej, no rozpacz. Ja to biorę, nie wierzę w to. Ja cały czas myślę, że ten statek z nami będzie jednak towarzyszył, będzie nam do końca tej wycieczki. Gdyby ktoś myślał, że to jest łatwe, to on się potem ślizga i przyspiesza, albo sam zwalnia. Widzicie? Patrzcie, jak jedzie. Stój! Nie mógł tak daleko odpłynąć, prawda? To nie była aż taka siła. No nie. Nie wierzę. Chwila ciszy. Dla naszej super łodzi podwodnej. Cały czas próbuję sobie przypomnieć. W pierwszej części przecież dojechaliśmy naszym wozem do końca. I on chyba tworzył część takiej większej machinerii. Z tego, co pamiętam. No nie. No dobrze, moi drodzy.
ten odcinek będzie się nazywał, nie wiem, zabrali dziecku zabawkę, prawda? Albo nie bawił się w tej piaskownicy i zabieram swoje wszystkie grabki i stąd idę. Nie wiem, coś wymyślę. A to co w następnym odcinku? Już niebawem. Oczywiście serdecznie Was zapraszam. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.